Siema, siema, jestem Ryan GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty. Witam z kolejnym odcineczku. Dzisiaj naprawdę lecę z tym odcinkiem jak burza, ale słuchajcie, dzisiaj tak mi się fajnie po prostu na tej serii gra, że nie mogę się oderwać. Słuchajcie, dzisiaj jestem sam. Krzysiek pojechał załatwiać swoje sprawy, w sensie gdzieś tam te urzędowe, sądowe i tak dalej. Wiecie jak to jest z tymi alimenciarzami, więc sobie po prostu pojechał. Ja dzisiaj jestem, tak mówię, sam i dzisiaj będę serwił dla was ziemniaki. Jak widzicie, mam przygotowaną sadarkę, nawet napełnioną, przyczepka z ziemniakami i tam jeszcze taki koszyk jest gotowy już na polu, więc tam też wszystko się będzie się działo. I co dalej? Widzicie, tur odpięty, może coś odłączę. Można się dołączyć? Nie da się. Tur odpięty od MTZ-a. A co z nim? No co? Warsztat, nie? A no, zapalać, to jeszcze wam pokażę, co się stało. Słuchajcie, wszystko zalane. Remont totalny będzie robiony. Zobaczcie, jak to wszystko zaczęło jakimś mułem złapało od tego stawu. No jest ogólnie tragedia, jak mam być szczery. Nie wiem, nie dość, że Krzychu posłał kasy, żeby się, jakby wiecie, u mnie odkuć, trochę sobie tam pomóc, to jeszcze mi ciągnik rozpieprzył i teraz nie wiem w ogóle, znaczy on się zobaczy za remont, mam nadzieję, więc kolejny cios w jego portfel. Jak na razie widzicie, stoi, nie? Stoi nic nieruszany, po prostu jest z nim, niech sobie wyschnie i potem będziemy robić remont, bo jest po prostu masakra z nim, nie? Także myślę na koniec odcinek, coś tam powinniśmy z nim podziałać i jakieś tam już pierwsze przymiarki po ten remont powinny być. Albo już nawet będzie po remoncie, no zobaczymy, nie? Więc dobra, słuchajcie. No nic, mam dzisiaj tylko siuntkę do dyspozycji. Krówki tam ogarnię, też tylko paszał, bo spoko. Ale też dzisiaj jedziemy sprzedać paprykę. Tak, więc ja sobie to siądę. Bo dzisiaj jest kwiecień, czekałem długo na ten moment. I w końcu się udało na tą paprykę trafić. Przyczepa już podpięta. To jest szybki wyjazd do tego, na targ, więc ja to nawet się nie będę pierdzielił. Tylko wiecie, na szybkości sobie załaduję tutaj te palety. Wiem, że one świecą strasznie, ale to dlatego, że tak coś po prostu jest. No to jest w modzie taka jedna opcja włączona, która być nie powinna. Są moc z mod huba, tak by the way. I takie rzeczy właśnie tutaj mam lekki bugi. O! Przepraszam bardzo, no to przepraszam, mogłem. Więc takie jakieś tam bugi tutaj występują, ale to nie przejmujmy się tym po prostu. Ja mam sobie, jak siądę tego, to nawet to poprawię, bo to chyba ci po prostu tą paprykę, że ona ma włączoną taką opcję, na którą się cień rzuca, nie? A tak to jest spoko, jak najbardziej. Więc sobie już tutaj wrzucę na przyczepkę. Okej, okay. Postawię sobie zepnę dla pewności. No i co? Jedziemy, nie? 2800 mamy papryki, więc sobie to szybko sprzedamy, wrócimy po sezarkę i jedziemy sobie sprzedawać, nie? Poziom trudności gra na łatwym akurat. Gra na łatwym, żeby tu się móc fajnie jakoś tak rozwijać szybko, bo ta seria jest, no chcę zrobić z niej dużo odcinków, ale moim celem tej serii jest właśnie zdobycie wielkich maszyn, wielkiego głospa i pokazać wam, że kolonia, mimo że ma mały rozmiar, nadaje się na wielkie maszyny, tylko trzeba odpowiednio ugryźć tę mapę, tak? Więc tą za chwilkę też pokażę. Dobra, tu sobie pany łażą. O, sorki, kolego sympatyczny, a tu już pokazuje. Wiesz, jak często pada tu deszcz? Okej. Słabe zbiory, dupa nie słabe zbiory. No to ma pan rację, ma pan rację. No i co? 9000. A, tam jeszcze było coś, tak? Ej! Co? 9 koła, po jeszcze dwójka? Nie wszystko poszło, panie kochany, patrz! Teraz poszło wszystko! Ty, aż zobaczę normalnie ile to poszło za paprykę, poczekajcie. Bo tu jestem teraz, a nie mam tych, o nie, finanse. Sprzedane rzeczy, tak? Sprzedane produkty? 11 920 zł. No i kurczę! 12 klocków, można powiedzieć w sumie, za 4 palety papryki. Fajnie, bardzo spoko. Szybko się zwraca ta szklarnia, więc no jestem zadowolony akurat z tego, nie? Dobra. Więc sobie wyjeżdżamy. O, piątka. Szybko po hazarkę i lecimy z tym, nie? Bo nie ma co jednak mówić. Na pewno się nagrywa? Tak, na pewno się nagrywa. Bezu, ostatni odcinek to była jakaś masakra, nie? Pierwszy raz tak miałem od wielu lat, że po prostu odcinek mi się nie nagrał, nie? No ale nic. Tak to jest właśnie, jak się gdzieś wpadnie jakąś taką rutynę nagrywania, to potem jest trochę z tym problem. Dobra, przepraw sobie tutaj odstaję, po prostu na razie nawet nie będę tutaj nic z nią robił. Okej. Okay. Kable odepnę, bolca trzeba wyciągnąć, o. Dobra. Podłączymy sobie jeszcze szybko tutaj sadzarkę. No i co? I lecimy na konkrecie z sadzeniem. Więc co? O, dobra, niech będzie tak. Może to jednak prawie troszkę. Tam jakieś
Aha, jakiś box, okej. Nie wiem co to jest, od czego to sypie. Damy sobie tak, żeby wam lepiej jakby to było widać. Dobra, podczepiamy sobie. Tak, ta zarka oczywiście jest od sąsiada wypożyczona za jakieś tam, nie wiem, 100 zł niecałe, więc bardzo, bardzo mało. A przy okazji, okej, wyjeżdżamy. Przy okazji fajnie pasuje kolorystycznie pod nasze ziemniaczki, czy pod naszą 60. No i co? I będziemy sobie tutaj działać, nie? Posadzimy sobie te ziemniaki. Mam szczerą nadzieję, że one dobrze się posadzą i że to będzie taka fajnie wyglądać. Tu jeszcze jak widzicie na wiosnę musimy zasiać kukurydzę i też to będziemy robić w kwietniu, więc w kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Mam nadzieję, że już MTZ będzie na chodzie, nie? Także tak to. A słuchajcie, mamy kwiecień. Zostało mi 2 miesiące nauki, bo jest kwiecień, maj w szkole rolniczej, po której też będę już oficjalnie tym rolnikiem tutaj w tej, na naszej serii, tak? I będę mógł już sobie spokojnie wziąć, składać po prostu. Będę mógł sobie wziąć? No będę mógł już składać po prostu kwity na młodego rolnika, nie? Okej, okay. Tu zajrzamy w tym miejscu. Tu trochę jeszcze pole tam lekko ogarnąłem. Tu mam wszystkie te posłane rzeczy, ziemniaki plus jakąś tam skrzynkę, z której sobie będę po prostu pobierał. No i co? Będziemy siać, nie? Sadzić właściwie. Będziemy sadzić te ziemniaki. Ja nigdy chyba... Ej, serio, słuchajcie. Teraz szczerze. To jest pierwszy raz, kiedy sadzę ziemniaki w Farmingu 22. Naprawdę. Dobra. Proszę, niech się sadzą chociaż. Czekaj, ale się kurde kurzy. Jakoś tak o. No i lecimy, nie? Jakąś trójką. Dasz radę? Mam nadzieję, że tak. O! Jedynka. Przełączę na czwórkę. 1-4. O! I fajnie idzie. Strasznie się kurzy za mną. Giern Nowojewo. Siemaneczko, witam serdecznie. Czwórka najlepsza, mówisz? No tak też będę właśnie robił, nie? Dawać też będę siał, sadził. Raczej nie wszystko nie zasadzę dzisiaj, to na 100%, ale chociaż wam pokazać jak to wygląda. I sam też ogólnie sprawdzić sobie jak to leży. No pierwszy raz sadzę ziemniaczki i jestem ogólnie w fajnym takim nastroju co do tego, bo wiecie, nigdy tego nie robiłem, a na pewno nie na odcinku. A przy okazji ten paralaks wygląda niesamowicie w tym farmingu i ziemniaki wyglądają cudownie, nie? Także dwójkę wrzucić, a nie wiem czy będzie szło. Nie, widzisz, tak idzie 8 na godzinę. Nie, to sobie będę po prostu tam, 1-4 i tyle, nie? Nie ma co, myślę, sadzić szybciej, bo wiesz, to musi jednak ta ziemia się w taki sposób przerobić, nie? Jak tu się zwykle sadzi, nie? Tak nie do końca rządka i potem się robi po trzeciaka chyba, nie? Tak IRL. Teraz tylko jakoś sobie wykręcić. Ej, ale kozak idzie, patrzcie. Ale się fajnie sadzi, nie? Nie no, widzisz, ta ziemia jest taka, wiecie, pulchniutka, fajna tutaj. A, jak to się teraz powinno robić? Chyba jak się sadzi tej ziemniaczki, to mogę tutaj... Nie, dobrze robię. Mogę tu wjechać w tą stronę, nie? O tak. A spokojnie mogę tu wjechać sobie, nie? W ten sposób posadzić. Chyba tak, ty mogę tak. No bo wtedy jakbym robił na zakładkę, to bez sensu, nie? A to nie spoko. O, to znaczy mi się też jakiś posadził kolejny. Obok siebie. No, chyba raz przeraźnie najlepiej sadzić, nie? Bo potem lepiej, żeby ci wyszło na miedzę gdzieś, nie tak? Niż ma ci wychodzić na tym. Na środku, bo jakieś tam, wiecie, rządki słabe, nie? Fajnie. A wy w realu ludziska sadzicie ziemniaki, czy raczej ten? Czy raczej robi ktoś za was, na przykład? Bo ja tu jakby pierwszy raz jadę, w realu też nie sadziłem. Ale tak właśnie zapytam was, bo wiem, że wy jesteście tam mocno z tym związani, gdzieś tam z tym rolnictwem, więc podpytuję was. Sadzicie. Za mocno się kurzy, nierealnie. Mogę trochę to, wiesz, coś, ten kurz ściszyć, nie? Ziemniaki mi się skończyły, chłopie. Widzisz to? Ale jaja, dobra, trochę ten kurz zmieniłem. Także nieźle, nieźle. Głowa on, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś na odcinku tutaj, miło mi, mega. Czekajcie, ty, to się naprawdę skończyło. To nie gadajcie, że będę musiał jeździć ten. Normalnie tak o i łapać ziemniaczki. Czekajcie. Masakra jakaś, chłopie. To ja to w ogóle dosadzę to, czy nie? Dobra, pojedziemy tam sobie dosadzić, nie? Ty trochę poromane tak rzeczy, że ten, że muszę... aż tak. Szybko się kończy w tym farmingu 22, co nie? No ale wiesz, w sumie... Nie no, wiesz to w realu, to jest na pół pola, nie? Może nie na pół pola, co prawda, ale wiecie, na przejazd na spokojnie by dało radę, nie? Powinno dać radę. A, sorry, że po ziemniakach jeżdżę. Wiem, że to akurat tak się nie powinno robić, że po ziemniakach.
No, powiedzmy sobie z tej strony ataka, nie? Ty, no to bardzo dużo się sadzi. Się bardzo szybko się sadzi, nie? A w ogóle nie zwracam uwagi na to, że tak się szybko to, tak szybko to leci, nie? No ale zobaczcie, nie? No, jednak jest klasa. Co jak co, ale paralaks na ziemniakach to mega oddaje i to wygląda naprawdę. No w realu tego mniej idzie, nie? To mówi, na spokojnie zrobił kółko. Jedno, może nawet dwa kółka by zrobił, nie? Przecież to nie jest jakiś duży kawałek. A tu proszę. Takie rzeczy. To zróbmy tak. Pojadę sobie teraz tam do Sarne. Tam już sobie zawinę, wrócę po ziemniaczki kolejne i tak dalej, nie? Że wiecie, będę jeździł sobie jakby łapał się stąd z początku, zbierał 100% i wracał drogą, nie? No bo chyba inaczej tego nie zasadzę, nie? Trochę polnie wymiarowe to mi wyszło. Sobie cofniemy jeszcze troszkę. A, tam łapię od początku, trochę wiem, powinienem zrobić miejsce na poprzeczniaka jeszcze. Okej. No to będziemy sobie jechać w tą stronę po prostu taką. A no wiecie, w tamtą, jak będę leciał, to... To wiecie. No dobrze, tu idę w ogóle? No chyba idzie git, nie? Wiarę chyba to jakoś tam idzie. Ale szybko to idzie z ziemniaczki, patrzcie. W real nie zrobisz, a szczególnie, że to jest pole długie. W realu nie zrobię takiego pola? Nie, no stary, co ty gadasz? W realu to 3 razy dłuższe pola. To można spokojnie sadzić jedną i drugą stronę, nie? No tak, na luzie. A teraz się kurzy mocno. A temu jak zwykle nie pasuje. Hopie, już ci zmieniam, patrz, teraz się nie będzie w ogóle kurzyć. Teraz jest dobrze? Nie mam kurzu w ogóle w tym farmingu, już włączyłem kurz. A to się nie tak łapie ten chunk, nie? Raz łapie, raz nie łapie. Teraz jakoś to idzie. Ale fakt, że w realu to właściwie się nie kurzy, nie? Bo ta ziemia taka... Wyczęsza, że to taką zimną ziemię, nie? Nie, Kamiku, spokój, wyobraźnie. Tak dużo byś nie zasadził? Ty, no stary, no... Przecież... Wiesz, jej... Nie no... Wydaje mi się, że na spokojnie byś mógł. No dobra, z 2 razy tyle. 3 co wysadziłem. Ale z 2 razy tyle byś spokojnie w jedną, drugą stronę ogarnął, nie? Bo też pamiętaj, że zwykle na tym, na górze się stoi. Stały 2 osoby. I... Po jednym kartofelku wsadzają, co nie? Cały czas, do środka. Z 1,5? Kurde, co wy gadacie? Aż normalnie... No nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Mi się wydaje, że na pewno można to i dłużej, nie? 2 razy dłużej od to pole, co jest. Sadzić spokojnie, nie? Dobra. Okej. Okay. Opuszczamy i ogień, nie? O, czwóreczka. Troszkę muszę tak, o, jakoś podjechać. Będzie git. Co to takie, gram 3 osoby, mogę też grać z pierwszej, ale lepiej chyba to się patrzy w tą stronę, nie? Bo czy mogę takie dzisiaj, ale to też tak... Wiecie, gdzieś tam nie do końca to jest ideolo, nie? Z tymi ziemniaczkami. Raz sobie tak, dziwnie trochę, nie? Ale no cóż. A ty w rel jakiś sadziłem? No sadziłem w rel, oczywiście, że tak. Jeśli ja nie byłem kierowcą sadzarki, że tak powiem, ciągnika sadzarką, ale w real stałem tam na tym o i wiesz, i działałem, nie? Było kiedyś tak, trzeba było pomagać. Troszkę tak nierówny z tym, ale jak zaraz opię tam do strony, to będzie mi mniej pokazywać, nie? Wiecie. Ale choć fajnie tyle, że wyskalowane to dobrze, ta tekstura, nie? A! Wujku jadę, sorry. Największe obroty wyporyć. Nie, 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 już jest spoko, bo jechałem po prostu tą, 2, nie? Okej. Okay. Imo, za szybko to leci. Dalej tak uważam. Ale okej. Okay. Dobra. Lecimy. O, to fajna polka, jeszcze robiliśmy właśnie usługę, nie wiem czy pamiętacie, u tego gościa. Tam ten silos na tym, na skupie widać. Ty no chyba tak trzeba się sadzić, nie? Nie ma inaczej, nie ma innej opcji. No widzisz, komitacek, nie? No właśnie. No więc mówię, że to raczej ten, dałoby radę, nie? Gdzieś tam. Okej, okay, szybko się chociaż ładuje, to tyle szczęścia. Dobra. No może, nie, może z pół pola zasadzimy na odcinku, byłoby nawet fajnie. I o, ogień. Fajnie. Kurczę, nigdy nie siedziałem ziemniaków tak naprawdę w farmingu. Pierwszy raz to robi i się fajnie mi to się robi, nie?
A też plon też myślę będzie niezły, nie? Bo to pole troszkę jest mniejsze od tamtego, od tego 39. Tylko że tu mamy fajną klasę gleby, naprawdę fajną, bo tu właściwie jest wszystko na 75%. Więc wydaje mi się, że plonem spokojnie może odejść co do tego, podobnie, co nie? Przepraszam? Nawet myślę, czy by sobie gdzieś nie postawić jakiejś piwnicy na ziemniaki, wiecie? Bo ostatnio staraliśmy sobie tam do tego, w sensie staraliśmy sobie tam do sodoły i trochę to było słabe jednak, nie? Jednak piwnica z takim taśmociągiem fajnym wyciąganym jest gdzieś tam też na modhubie. Można sobie postawić, nie? Nie wiem, z wejścia koła takie coś byśmy zapłacili i tyle, nie? Bo tam tylko tyle, że najdroższy byłby w sumie dla mnie taśmociąg. A te jakieś tam cegły, te pustaki, w sensie jakąś blachę jeszcze tam pewnie mam z kurnika co budowałem, to tam spokojnie by się zostało coś tam, nie? Tam termit chyba jest, nie? No, więc dałoby tam pewną radę, nie? Znaczy jaka gęstość, bo można te pojemniczki co dwa ustawić. A co? Nie, no normalnie, nie? Wiesz, normalnie chodzi mi ten, co każdy, nie? Żebyś normalnie była gęstość tego, nie? A nie taka malutka. To już jak mi się trawa jest taka, no ona jest w tej fazie takiej środkowej, nie? Dlatego tak tutaj brzydko wygląda ta droga. Jedną tą łopatką nogą wlecieć po dwa ziemniaki. O Jezu, co ty gadasz? O, czekaj. Zadowało. Dziwnie sadzę, wiem o tym, ale no inaczej nie ma innego trybu, który pozwala w mnie sadzić to dobrze, nie? W sensie tak, no niestety, no. Okej. Ogień. Fajnie się sadzi, fajnie. A szkoda, że nie będę tego dokończyć, nie? Dzisiaj, bo wiecie. Jeszcze chcę dzisiaj z ludźmi tutaj na streamku coś innego porobić. A już właściwie kończymy, bo jest godzina 21:46 i streamka mamy od ilu już? Od 5 godzin 45 minut. O, masz! Zagapiłem się na zegarek, przepraszam bardzo. Byłby krzywy ten. Już nie, w realu jakbym tak pojechał tutaj, to mógł właśnie sobie cofnąć troszeczkę i bym naprawił tutaj ten, nie? Ten ziemniaczek. No, to by się dał naprawić. Znaczy, pamiętam co w ogóle to, że w realu bym nie wypadł z tego. Nie wypadłem w realu z tego, bym wjechał tam do kolejne, nie? Kolejną. Bo wszystko spoko. Ty, ja chyba zrobiłem tak, że ominąłem tamtego, nie? Tak, bo w tamtego nie sadziłem. To też nie powinien być pusty przejazd tamten, ten obok, nie? No tak, bo tam było na pół. No. Dobra, trudno. Tak mi wyszło w towarniku, sam chcę zmienić. Tak, nagrywa się, no. No tak, bo to są dwa w środku, a tam się robi takie kolejne. Ja będę jechał już nie tam z tamtym środku, tylko w innym, nie? Więc faktycznie to byłoby trochę... już by nie złapało, nie? W realu. No ale dobra, więc to jest farming trochę tu. Stosujemy jakieś uproszczenia delikatne, nie? Wiecie co? Ja myślę też powoli. O, dobra, jeszcze jeden sobie ten zrobimy. Ty mi się paliwa kończy w ogóle. Muszę chyba jeździć ten. Może 2.5 będę jeździł? A nie 1.4? Paliwo starczy szybko idzie, a chyba mi się skończy, zanim skończę to sadzić. Ja, Marcin, mam wszystko na 100%. Ile się dało z farminga wyciągnąć, tyle wyciągnąłem, nie? To się mam wszystko na 200, 300, 400%, tak się tylko dało, nie? Chyba nie ma wyższych ustawień graficznych farmingu niż te, które mam, nie? Więc ja zawsze mam ustawionego tego FPS-a na fulla, żeby wam dawać z gameplay jak najlepszą jakość tych właśnie odcinków, nie? Jeszcze mogę dać na przykład shadery, to już w ogóle sobie wiesz, wrzucę konkretnie. Tutaj, o! A teraz to będzie spoko, nie? Czekajcie, miało być 2-3, tak miało być? Ojej. O dobra, muszę tak polecieć. O, sarenka sobie idzie. No, 2-3 będzie też spoko. Idziesz na godzinkę, tak się nie dusi za bardzo. O, się to dziwnie łapie, nie? Takie te. O, on nie zapało, na przykład nie wiem czemu. Komenda GSET High Quality 10 i komendy graficzne. A że co, w sensie, że jest taka komenda, że ustawia ci grafikę? No to spoko, nie? Ja mam wszystko ustawione, wiesz, w standardowej wersji, jakby, no czy no... standardowo ustawiam sobie po prostu to w menu, nie? Momentami tak trochę ciężko to się ogarnąć z tym, żeby szło równo, nie? A raczej gdzieś ten ciągnik raz nie zjedzie. Ale w miarę jako to idzie, nie? Jako tako.
No i dobra, pół pola ogarnięte. Myślę, że jakbyśmy dzisiaj nawet nie jechali sobie tam sprzedawać papryki, to byłoby nawet szybciej, nie? Ale fajnie poszło. No, elegancko, pół poletka. A dobra, w polem wrócimy sobie, nie? Wyłączę sobie już tutaj sadzarkę. Karteczka. Aż mogę to w sumie nie jeździć po tej glebie, żeby zostawić sobie ją na taką w miarę pulchną. Ale dobra, to się przejedzie najwyżej. Fajnie to wygląda, mega to jest, mega to rzecz jest z tymi, nie? Ziemiaczkami. Ale go to lepiej. Dobra, słuchajcie, bliska, będziemy kończyć ten odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę. Ja sobie tak mówię, to się wszystko dosieję, dokończę. Dzięki, żeście byli. Mam nadzieję, że wpadniecie na kolejne. No i co? Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Pa, pa.